Łukasz Żmuda. Zaczynamy serwis informacyjny. Armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła uderzenia w Syrii i Iraku. Bomby spadły na 85 budynków. Jest to pierwsza fala bombardowań w odwecie za atak wspieranych przez Iran bojówek na bazę Tower 22 w Jordanii, który zabił trójkę amerykańskich żołnierzy i ranił co najmniej 40 innych. Rzecznik irańskiego MSZ Nasser Kanani oświadczył, że amerykański atak to naruszenie suwerenności Syrii i Iraku. Rzecznik MSZ w Teheranie nie zdradził, czy w atakach zginęli Irańczycy, ani nie wspomniał o możliwym odwecie. Siły USA rozpoczęły w piątek uderzenia na oddziały Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz związane z nimi bojówki w Syrii i Iraku. Uderzenia dokonano o 22 czasu polskiego. Zbombardowano 85 celów, w tym ośrodki dowodzenia, centra wywiadowcze, składy rakiet i dronów. Siły zbrojne USA uderzyły za pomocą wielu samolotów, w tym bombowców dalekiego zasięgu ze Stanów Zjednoczonych. Jest to pierwsza fala bombardowań w odwecie za atak wspieranych przez Iran bojówek na bazę Tower 22 w Jordanii, który zabił trójkę amerykańskich żołnierzy i ranił co najmniej 40 innych. W piątek prezydent USA Joe Biden oświadczył, że uderzenia przeciwko obiektom używanym przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i związanych z nimi bojówek będą kontynuowane. W odwecie uderzono bardzo precyzyjnie na cele i obiekty o znaczeniu strategicznym. W dowództwa uderzono również w centra logistyczne zabezpieczenia oraz tam, gdzie przechowuje się w magazynach broń oraz rakiety, które prawdopodobnie raziły obiekty amerykańskie i w tym zabiły kilku żołnierzy amerykańskich. Jest to chyba ostatnie ostrzeżenie i Amerykanie są skłonni również kontynuować w dalszym ciągu z takim skutkiem, aby zagrożenie w tamtym rejonie zostało wyeliminowane. Wybuchy konfliktu w różnych częściach kraju wiążące Amerykanów są bardzo niekorzystne dla nas. Tu musimy być bardzo uważni, musimy być bardzo czujni. Irackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało w sobotę, że wezwie amerykańskiego chargé d'affaires w Bagdadzie w celu przekazania mu oficjalnego listu protestacyjnego w związku z atakami sił amerykańskich na proirańskie cele w Iraku i Syrii. Przypominamy, że amerykańskie uderzenie to pierwsza fala bombardowań w odwecie za atak wspieranych przez Iran bojówek na bazę Tower 22 w Jordanii. Tymczasem w Brukseli trwa dwudniowy nieformalny szczyt ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Rozmowy rozpoczęły się wczoraj wieczorem. Ministrowie podkreślili, że najpilniejszym tematem jest w tej chwili sytuacja na Bliskim Wschodzie. Powtarzaliśmy to wiele razy, że Bliski Wschód to kocioł, który może eksplodować. Z pewnością dochodzi do ataków zarówno na granicy Libanu, jak i na północy i na południu Syrii. Są także ataki w Iraku, ataki na Morzu Czerwonym i dlatego zdecydowaliśmy się na misję marynarki wojennej i dlatego wzywamy wszystkich, aby starali się uniknąć eskalacji. Ale nie mogę przewidzieć wyników dyskusji ministrów. Z pewnością będzie to jeden z tematów. Cóż, najpilniejszą kwestią w tej chwili jest to, że mamy amerykańskie ataki na cele na Bliskim Wschodzie. To, co mogę powiedzieć na ten temat, to to, że irańscy pełnomocnicy grają z ogniem od miesięcy i lat, a teraz on ich pali. Sytuację na Bliskim Wschodzie komentował na naszej antenie dziennikarz Gazety Polskiej Maciej Kożuszek. W końcówce administracji Trumpa próbowano układać na Bliskim Wschodzie z dosyć sporymi sukcesami, na przykład tymi porozumieniami abrahamowymi. I administracja Bidena przejęła to do pewnego stopnia. Widzimy chociażby teraz, że w tej akcji całej brało udział, być może symboliczny, ale lotnictwo jordańskie. Tak? Jordańczycy chcieli pokazać, że mamy tutaj solidarność z naszym sojusznikiem. A z drugiej strony są na przykład takie przypadki jak rząd Iraku, który bardzo narzeka na to, że no to jest suwerenne państwo, na terenie którego Amerykanie bez właściwie pytania za bardzo przeprowadzają ataki. To na przykład po dronowym ataku, który jakiś czas temu odbył się w Bagdadzie, to też ich bardzo ubodło. Prawda? Czyli innymi słowy to jest rywalizacja o wpływy pomiędzy mimo wszystko szyickim
Iranem, to jest pewna przeszkoda, ale który ma na przykład właśnie te szyickie milicje różne wspierane przez siebie na terenie Syrii i w mniejszym stopniu na terenie Iraku. Przenosimy się do Francji. Trzy osoby zostały ranne w sobotę rano w ataku nożownika na dworcu kolejowym Gare de Lyon w południowo-wschodniej części Paryża. Napastnik został aresztowany. W ocenie francuskiej policji atak nie był aktem terrorystycznym, a zatrzymany napastnik w oczywisty sposób cierpi na zaburzenia psychiczne. Dwie osoby odniosły lekkie rany, trzecia została poważnie ranna, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, zakomunikowała francuska policja. Motywy działania napastnika nie są znane, wiadomo jedynie, że policjanci odebrali mu włoskie prawo jazdy. Z powodu ataku ruch kolejowy na niektórych połączeniach jest spowolniony. Wracamy do Polski. Tobiasz Bocheński został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Decyzję ogłosił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się za niespełna 3 miesiące, 7 kwietnia. Ta stawka, o którą walczymy, jest wielka. Jest wielka, ważna dla całego kraju. We wszystkich tych dziedzinach. Warszawa może się, można powiedzieć, w pewnym momencie, i mam nadzieję, że ten moment jest już blisko, zapalić. Jak taka latarnia, która oświetli ten dzisiaj mocno zaciemniony krajobraz naszego kraju. Trzeba człowieka. Trzeba kogoś, kto to weźmie na siebie. To podejmie się tak piekielnie trudnego, nie ma co tutaj ukrywać, zadania. Otóż mamy kogoś takiego. Mamy tu na tej sali, kilka metrów ode mnie. Tobiasz Bocheński. Chciałbym was wszystkich dzisiaj zapewnić, że nasza wizja Warszawy to nie spory, nienawiść i kłótnie. Nasza wizja Warszawy to optymizm, partycypacja, współpraca, dialog i dynamizm. Jakże wielu moich rozmówców mówiło mi, że władze miasta są głuche na ich głos. Niestety, przez ostatnie 5 lat, czy ostatnie 5 lat, to ciągła obecność Rafała Trzaskowskiego na wiecach politycznych czy komitetach partyjnych. Ewidentnie widać, że włodarz ten lepiej się czuje na mityngach politycznych niż w myśleniu o rewitalizacji warszawskich ulic, placów czy kamienic. Współpracowałem z ogromną liczbą samorządowców, którzy mieli różne barwy polityczne. Wiem, na czym polega ich praca. Wiem, jak tę pracę należy dobrze wykonać. Dlatego zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Warszawy, ponieważ wierzę, że Warszawa potrzebuje energicznego, sprawnego gospodarza na pełen etat. NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych zapowiedział, zgodnie z uchwałą Prezydium Związku, strajk generalny rolników w całym kraju, który ma rozpocząć się 9 lutego i potrwać przez 30 dni. Rolnicy planują blokady przejść granicznych z Ukrainą oraz dróg i autostrad. Mówią wprost, że ich cierpliwość się wyczerpała, a stanowisko Brukseli odnośnie tranzytu z Ukrainą oraz założeń Zielonego Ładu jest dla całej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Rolnikom nie podoba się także bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską. Polscy rolnicy mają dość. Na 9 lutego zapowiadają strajk generalny. Rolnicy zablokują wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą i wiele dróg w całym kraju. Głównym powodem protestu jest obawa przed zalewem produktów rolnych z Ukrainy. Do tej pory obowiązuje embargo na import do naszego kraju ukraińskiej pszenicy i innych zbóż. Protest organizuje NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Tutaj dochodzi do takiego zjawiska, żeby maksymalnie wygasić produkcję w krajach Unii Europejskiej, w tym także i w Polsce. Działania nowego rządu na antenie telewizji Republika komentował komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Od 15 kwietnia do chwili obecnej bezpośrednio do Polski nie wpływa z Ukrainy ziarno
pszenicy, kukurydzy, rzepaku ani słonecznika. Te główne produkty, które były zagrożeniem. Do tej pory ten jednostronny zakaz chroni polskie rolnictwo. Zakaz wprowadzony we wrześniu 2023 roku za poprzedniego rządu. To obecny rząd zdecyduje, czy będzie utrzymywał ten zakaz, czy od tego odstąpi. To wszystko na ten moment. Wracamy po krótkiej przerwie.